Hej, cześć, witajcie moi kochani, z kolejnym odcinku serii Randomowy. Dzisiaj zagrałem sobie w grę Deadlings Rotten Edition. Jest to gra, którą wygrałem na konkursie takiej osoby jak Mr. Nico. I chcę sobie w to zagrać. O, nie mam przyjaciół. Say what? Project Deadlings. Dawajcie łapki w górę. Ładowanie. O, gra jest po polsku, dzięki Bogu. Dobra, muszę sprawdzić, czy sobie nie gra graficzne. Graj. Pierwszy poziom, poziom trudności. Koszmar. Normalny koszmar. Czemu to jest krwawe od razu? Patrz, od razu jest więcej tych. Dobra, gramy na normalnym. Faza pierwsza, świt żywych deadlingów. Lewy przycisk aby podskoczyć, zbieraj mózgi i otrzymuj punkty. Biegacz. Test rozpoczęty. Oluju! Kurwa, naprawdę? No w ten zamek się po prostu nie ma. Are you fucking kidding me, nigga? No szmato! On już się rozwala. O, jest, udało się. To jest zaliczone, punktacja. Uff, dobra, nowy rekord. Rekord świata max od razu. Ej, pff, nie. Wpiłem w to samo. Ale ja nie chcę tego. Cholera, nie chcę tego. Dobra. To jest dwa. O ja pierdolę. Klik na znacznik A, żeby, aby wsieść połączenie. Wejść tam wszystkie samo, otworzyć drzwi. Okej. Okay. Luju! Luju! Masz taki głupi? Świt żywych lujów. Jej! To się teraz udało zrobić. Dobra, test kolejny. Pełzacz. Przykleje się do powierzchni, a to oczywiście nie zmienia kierunki na rogach. Na rogach! Oluju! Dobra, teraz się uda. Ja chciałem wszystkie te zebrać, dlatego to zrobiłem. Dobra. Gra fajna. Ciekawa, może sobie się rozerwać, jeżeli wiecie o co chodzi, nie? Znaczy, jeżeli się nudzi, to można sobie wziąć pograć, nie? Test kolejny, kurwa. Ile? 100 testów? Test rozpoczęty. Mamy dwóch biegaczy. I dwóch pełzaczy. Ale muszę to zrobić jeszcze raz. Pełzacza najpierw muszę wziąć. Dobra. Teraz można wziąć biegacza. Dobra. Biegać i pełzać dali radę. Dobra, 27 sekund to mało. Poradnik, jak przejść szybko tą grę.
Dobra, a jest tam base, to i na górę idziemy luju. No, czyli najpierw trzeba otworzyć A, czyli lewo. Tutaj kogo? Tutaj wziąć biegacza. Ta tu biegacz i tu biegacz, a na górę pełzać. Okay. Fucking luju mi. Muszę to wyjść. Zaraz startować. Wydaje się, jaka ta gra jest prawie wkurzająca, normalnie nie wyciągam zaraz. No i z tym zmniejsza mi się ich liczba, bo na początku 3 tych i 3 tych. Nie ma tylko. Aż tak trudne. Będę tak restartował, żeby nie stać jak najwięcej ich tych. Albo nie właśnie. Co? Jebany debil. Nie mogę tego zrobić. Jezus Maria, kurze już mnie ta gra. Jestem wkurzony, bo przed chwilą mi się nie udało nagrać fajnego odcinka i teraz kurwa nie mogę tego nagrać. Louis Monster 3000, nie? Z tym to jest mi obojętne. Nie! No i już gwiazdki nie mamy, bo na dupę to trwa. Ciekawe jak będą kolejne mapy wyglądać. Tam miałeś debilu doskoczyć. Tam! Sorry, już tak wkurzą, no ale... Ale przy niektórych grach naprawdę, ale to naprawdę nie wytrzymuje. Jak ja tu mam niby przejść? Jak? No, jak? I muszę obydwa otworzyć. Mój ostatni biegacz. A czas cały czas leci. Cały czas. Czyli już gwiazdkę straciliśmy. Co? Shut the fuck up, bitch. We'll be right back.
co? Wyserniku, specjalnie zrobiłeś, żebym wygrał ten konkurs, nie? Jebany kurwa, podam kurwa moc! Pierdolę to. Ostatnia mapa, końcy nie dam rady. Zamki Ray? Więcej testów rób. Fajna gra, żeby się odprężyć. Nie słuchajcie tego, co mówiłem na początku odcinka, byłem naćpany. Nie wiedziałem, co mówiłem. Bez jednego mózgu. Nie chciałem się już go zmieniać. Chyba ostatni odcinek. Smrodek. Zajebiście. Jak ja mam tym smrodkiem grać? Smrodek! Frajer. Mam kiedy. Ja to walę tą grę. To byłem zero w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek się sprawdzić, zostawcie łapkę w górę i komentarz. 25 łapek w górę. Mówił dla was Max. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.